Moim gościem jest pan Marek Bieńkowski, dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Najwyższej Izbie Kontroli. Panie dyrektorze, mamy problem. Za 2 miesiące rozpoczną się w Polsce mistrzostwa w piłce nożnej, mistrzostwa Europy. I chyba zgadzamy się co do tego, że system bezpieczeństwa musi działać podczas tej imprezy bez zarzutu. Tutaj nie ma mowy o jakichś niedoróbkach czy kompromisach. Tymczasem w Polsce do tej pory nie udało się uruchomić rejestru osób z zagranicy, które są objęte zakazem stadionowym. Nie ma rejestru, nie ma kontroli. Czy to znaczy, że na polskie stadiony podczas Euro wejdą chuligani? No, bardzo bym chciał, żeby tak nie było, dlatego też dokonując takiej swoistej analizy ryzyka, jaką podjęliśmy w Departamencie Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego, doszliśmy do wcale nieodkrywczego przekonania, że to, co może być niebezpieczne przy organizacji tak dużej imprezy, tak prestiżowej imprezy jak Euro 2012, to pojawienie się na tej imprezie lub wokół stadionów, gdzie będą przecież strefy kibica, osób niepożądanych, zarówno Polaków, jak i cudzoziemców. I tu muszę powiedzieć, że ustawodawca bardzo dobrze przewidział takie sytuacje, dlatego że już w 2009 roku, wprowadzając moim zdaniem nowoczesną ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych, dał narzędzia polskiej policji, aby zapobiegać wpuszczeniu na imprezy masowe osób niepożądanych, w tym cudzoziemców. No i niestety stwierdziliśmy, że pomimo, że ustawa dała komendantowi głównemu policji takie uprawnienie, a w innym miejscu z kolei zobowiązała go do stworzenia rejestru cudzoziemców z zakazami stadionowymi, komendant główny nie realizował tego zadania. Prace się rozpoczęły, ale są na bardzo wstępnym etapie. Z doświadczenia zawodowego wiem, że informacja, jaką powinien otrzymać organizator imprezy, czy dana osoba może bądź nie powinna uczestniczyć w takiej imprezie, jest decydująca, jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa. Tym bardziej, że ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych daje podstawę prawną organizatorowi niewpuszczenia na imprezę osoby, w tym cudzoziemca, który nawet ma wykupiony ważny bilet na tą imprezę, jeśli organizator stwierdzi, że osoba taka jest umieszczona w rejestrze osób niepożądanych. Tym bardziej znaczenie nabiera fakt, czy taki realny rejestr istnieje, czy też nie istnieje. No wiemy, że taki realny rejestr do tej pory nie istnieje. Gdybyśmy jeszcze mogli porozmawiać przez chwilę o tym katalogu zaniedbań. Wspomniał pan, że prawo jest skonstruowane dobrze. To co zawiodło? Realizacja. Ja twierdzę, że ta ustawa jest naprawdę nowoczesna, dobrze pomyślana. Istotą tworzonego systemu jest to, żeby on w sposób szybki przekazywał informacje o sobie tak, żeby wyeliminować możliwość uczestnictwa w imprezie masowej, w tym również w imprezie piłkarskiej, osobie niepożądanej. Więc czas jest zasadniczym elementem funkcjonowania systemu. No i właśnie, przy okazji tej kontroli wyszło na jaw, że na przykład polskie sądy po orzeczeniu zakazu stadionowego z dużym opóźnieniem przesyłają te informacje do policji. Tak, dlatego że prezesi sądów nie wczytali się w ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych i standardowo wysyłali informacje o zakazach stadionowych w trybie kodeksu karnego wykonawczego, a więc tradycyjnie pocztą, a ustawa w sposób niebudzący żadnych wątpliwości nakazuje, aby również i prezes sądu, jak każdy inny podmiot, w przeciągu 24 godzin, bądź drogą elektroniczną, bądź bezpośrednio przekazał informacje o osobie. No niestety stwierdziliśmy w Sądzie Rejonowym w Warszawie, że oprócz tych opóźnień były dwa przypadki w ogóle niezgłoszenia osoby z zakazem stadionowym, co stanowi poważny problem. A te opóźnienia sięgały jakich terminów? No od kilku do bodajże 140 dni, w związku z tym to są duże opóźnienia. Jeszcze przez kilka miesięcy po orzeczeniu zakazu bandyci, chuligani stadionowi mogli bezkarnie chodzić na mecze. Dokładnie taka jest konsekwencja. To jest jakaś straszliwa słabość państwa. Znaczy ja bym nie wypowiadał tak kategorycznych sądów, dlatego że głęboko wierzę, że ten system, pomimo że wadliwy, jesteśmy w stanie go naprawić. Dlatego tak bardzo ważne jest to, co stwierdził prezes sądu rejonowego, co stwierdził komendant rejonowy policji, co stwierdził komendant główny, minister spraw wewnętrznych i minister sprawiedliwości. Dlatego że biorąc pod uwagę wagę sprawy,
Podjęliśmy decyzję, aby wystąpienia pokontrolne kierować również do tych organów, które w ramach nadzoru mają obowiązek przyglądać się, jak realizowane są zapisy, w tym wypadku ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. I przede wszystkim chodzi o to, żeby wszyscy i kibice, i mieszkańcy miast, w których będą się odbywały mecze, byli po prostu bezpieczni. Panie redaktorze, i to mnie napawa ogromnym optymizmem, dlatego że tutaj nie mieliśmy najmniejszych wątpliwości ze strony osób, które kontrolowaliśmy, jak również ze strony tych osób, które nadzorują te urzędy, że te ustalenia Najwyższej Izby Kontroli są na tyle ważne, zwłaszcza w kontekście tego euro, ale nie tylko, że wszyscy na piśmie w odpowiedziach na wystąpienia pokontrolne deklarowali nam, że natychmiast podejmują działania, a minister spraw wewnętrznych poinformował nas, że będzie cyklicznie odpytywał komendanta głównego, na jakim etapie jest tworzenie tych rejestrów, a minister sprawiedliwości zadeklarował prezesowi Izby, że już rozesłał do wszystkich prezesów sądów informacje, uczulając ich na tryb i sposób przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.